Cieszę się, że dzisiaj z prawie miesięcznym opóźnieniem realizuje się ta moja deklaracja, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy odwiedzę wszystkie województwa po to, aby przekazać tą moją wizję funkcjonowania dzisiaj w czasach wyzwań globalnych, nie tylko polityki, ale także gospodarki. Dzisiaj, i mówię to z pełnym przekonaniem, trzeba nam nowych relacji między nami w kontekście tych wyzwań, które są i w świecie, i w Europie, ale wydaje się, że także i w Polsce, gdzie wraz z kryzysem i spowolnieniem z zachodu Europy przychodzi też radykalizacja nastrojów, także tych społecznych, także łatwość wypowiadania mocnych słów, wzywania do emocji, do protestów, często dramatycznego rozdzierania wspólnoty. To pozwólcie więc, że tu w Opolu jeszcze raz powiem, że nie czas dzisiaj wzniecać emocje, czas je studzić, a wielką energię nasz z mieszkańców Polski kierować ku temu, co wspólne, temu, co łączy, co ważne, szczególnie, że świat przyspieszył. I już wkrótce zobaczymy, jakie konsekwencje będzie miała decyzja władz amerykańskich o redukcji budżetu o kilkadziesiąt miliardów dolarów w ramach tego ułomnego klifu podatkowego, który administracja w części przeprowadziła przez obie izby. To jest kropelka w morzu światowych finansów, ale okazuje się, że jesteśmy na tak rozdygotanym, niepewnym, pełnym wyzwań światowej gospodarki rynku, że ta kropelka może spowodować i wzniecić kolejną falę niepokoju. W związku z tym, tym bardziej jest w przestrzeni polskiej polityki, w przestrzeni życia obywatelskiego potrzebna wielka rozwaga, umiejętność poważnej ze sobą rozmowy i mówię to choćby w kontekście tego, co było wielkim sukcesem Polski, czyli szczytu europejskiego, którego domykanie będzie się na naszych oczach toczyło w Parlamencie Europejskim. Polecam z ostatniej Rady Europejskiej wystąpienie pana przewodniczącego Martina Schulza. Jest opublikowane jak zwykle na moim blogu, bo w dalszym ciągu już nie jako polityk, ale bardziej jako wicepremier i minister gospodarki patrzę na przestrzeń europejską z punktu widzenia konsekwencji dla polskiej polityki, dla polskiej gospodarki, dla polskiego życia, bo jakby zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy w coraz bardziej jednolitym organizmie światowej gospodarki i wzajemnego oddziaływania.